Dzień dobry. Wybiła godzina 19. Tutaj Aleksandra Szopa. Zapraszam na dzisiejsze wydanie faktów. Poruszymy temat przestrzeni publicznej, której potrzebuje młodzież w naszej gminie. Łączymy się z naszą korespondentką Agatą Pochul. Dzień dobry. Znajdujemy się w gminie Chełm Śląski i będziemy zadawać ludziom pytania na temat tej miejscowości. Gdzie spędzasz swój wolny czas? Dobrego humoru, zazwyczaj spędzam go w domu. Nie wiem, na pewno. Na co za? W domu. Na boisku! Zbiórka harcerski wraz z graniem na boisku szkolnym. Gram w piłkę nożną, spotykam się z kolegami, jeżdżę na rowerze. Ja spędzam mój wolny czas na rowerze albo przed komputerem ze znajomymi. Gdzie chciałabyś spędzać swój wolny czas? Brakuje tej kawiarni i miejsc, gdzie można się spotkać, gdy są chłodne dni. Chciałbym, żeby był tu basen. Skateparku. Skateparku nie ma jeszcze. No to jest naprawdę podstawa w każdym mieście. Mogliby też wybudować jakiś park. W naszej miejscowości są miejsca, w których młodzi ludzie mogą rozwijać swoje zainteresowania. Środkami kultury na terenie naszej miejscowości są na pewno szkoły. Warto jeszcze tutaj wspomnieć Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Gminny nasz Ośrodek Kultury. Ośrodek Kultury nawet dla sportowców to jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tak, uważam, że jest dużo takich obiektów. No tutaj chyba kiepsko jest z tymi miejscami. Jakich miejsc brakuje w naszej miejscowości? Zdecydowanie miejsc do aktywności fizycznej. Podsumowując, młodzież Chełmu Śląskiego lubi spędzać aktywnie czas. Dlatego też władze naszej gminy ciągle pracują nad urozmaiceniem okolicy. Dziękuję za uwagę i zapraszam jutro, jak zwykle o 19:00.